Rak piersi jest główną, najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi problem medyczny, społeczny, epidemiologiczny. No w tej chwili w Polsce zachorowuje około 18 tysięcy kobiet rocznie. Liczba kobiet, które kiedykolwiek zachorowały na raka i żyją pośród nas, to jest rząd 100 tysięcy. Także ta grupa kobiet jest liczącą się grupą społecznie i rosnącą. To, żeby miarą sukcesu leczenia raka piersi jest właśnie ta liczba, czyli liczba kobiet, które żyją po rozpoznaniu tego nowotworu. I żeby ta liczba była możliwie jak największa, to potrzeba wcześniej wykrywać chorobę i skutecznie ją leczyć. Bardzo ważna jest profilaktyka i tak, ja jestem taką osobą, która ma różowe okulary na oczach i raczej myśli sobie, że można zaklinać rzeczywistość i myśleć sobie, jest dobrze, jestem zdrowa, wszyscy dookoła są zdrowi. Jednak tak myślę sobie, że w pewnym wieku i w pewnym momencie, szczególnie jak kobieta staje się matką, myśli sobie, że jednak jestem ważna, jestem potrzebna, muszę o siebie zadbać jeszcze bardziej niż dbałam do tej pory. I do tego zachęcam wszystkie kobiety, żeby zwyczajnie siebie pokochały i pomyślały sobie, że są ważne, są potrzebne i dlatego właśnie muszą dbać o swoje zdrowie. Po pierwsze, poszukać sposobów swoich, ale też takich ogólnie dostępnych i bardzo prostych na to, żeby pomagać swojemu organizmowi, takich jak dobra dieta, ruch na przykład, ale też właśnie częste badania. Żeby jeżeli jakakolwiek zmiana w naszym organizmie zajdzie, żeby wykryć ją we wczesnej fazie. I to może naprawdę uratować nasze zdrowie, ale przede wszystkim życie. Zachęcam do tego, żeby właśnie takie samo badanie, w którym nie chodzi o to, że jest to metoda palpacyjna, czyli moment, w którym musimy zaufać sobie, że jesteśmy ekspertami i nagle nasze dłonie mają coś wyczuć. Ja osobiście w to nigdy nie wierzyłam, żebym coś znalazła kiedykolwiek, ale to jest tak, że zdajemy się na kogoś, że dostajemy informacje, że wszystko jest okej i możemy mieć pewność, że jest okej. A jeżeli dostajemy informację, że cokolwiek nie tak, to dalej drążymy temat. To nie jest jakieś tam czerwone światło, które się zapala, a jesteś chora i tak dalej. Nie. To jest coś takiego, co nam mówi. Trzeba skonsultować to albo online, albo pójść do lekarza i jeszcze wykonać jakieś kolejne badania.